Wypielone chwasty zwykle wrzucamy do kompostownika, ale możemy je wykorzystać na inny sposób, tak by przyspieszyć kompostowanie, wzmocnić i zasilić nasze rośliny ogrodowe, również zabezpieczyć je przed szkodnikami i chorobami grzybowymi, wykonując ekologiczne opryski z chwastów. By wydobyć z chwastów to, co najlepsze, możemy je przetworzyć na kilka sposobów, o czym Wam wspomnę pod koniec tego filmu, a teraz skupmy się na roślinach, które są dobroczynne i śmiało możemy wykorzystywać w uprawie roślin ozdobnych, ale również warzywnych oraz ziół. Dziki bez. Do gnojówek, oprysków i wywarów wykorzystujemy liście, pędy oraz kwiaty, które zbieramy od czerwca do lipca. Wyciąg z czarnego bzu odstrasza gąsienice. Gnojówka przyspiesza kompostowanie. Wzbogaca glebę w azot, fosfor oraz potas. Odstrasza krety i nornice. Czarnego bzu nie stosujmy dla roślin, które lubią być atakowane przez ślimaki, ponieważ on je zwabia. Gnojówka z czarnego bzu zawiera w sobie bakterie, które pozytywnie wpływają na strukturę gleby. Wrotycz stosowany na gnojówki, wywary i wyciągi. Głównie do zwalczania szkodników takich jak mszyce, mrówki, stonka ziemniaczana, komary, kleszcze i szkodliwe gąsienice. Ususzone pędy wrotyczu możemy wtykać w doniczki z roślinami domowymi w celu odstraszenia ziemiórki. Opryski z wrotyczu stosujemy przeciwko mączniakowi prawdziwemu oraz rdzy. Gnojówkę z wrotyczu wykorzystujemy do przyspieszania kompostowania, ale również do odstraszania mrówek. Wrotycz w celu jego przetworzenia zbieramy w pełni jego kwitnienia. Glistnik, jaskółcze ziele. Pędy zielne, kwiaty, liście oraz korzenie zbieramy w maju oraz czerwcu. Wykorzystujemy na gnojówki do przyspieszenia kompostowania, ale również wzmocnienia roślin ozdobnych, trawników, drzewek owocowych oraz warzyw. Gnojówki nie wykorzystujmy pod warzywa o krótkim okresie wegetacji, np. szpinak czy rzodkiewki. Gnojówka z glistnika niszczy bielinki, kapustniki oraz muchy. Dostarcza roślinom dużo azotu. Zawiera w sobie pożyteczne bakterie, które przyspieszają procesy glebowe, np. tworzenie się próchnicy. Stosowana jest w celu zapobiegania szarej pleśni tulipanów. Skrzyp polny jest kolejną dobroczynną rośliną, którą możemy wykorzystywać i przetwarzać na gnojówki czy opryski do wzmocnienia naszych roślin ogrodowych. Uodparnia rośliny na choroby grzybowe, ataki różnych szkodników, takich jak miseczniki, tarczniki, przędziorki czy mszyce. Gnojówka ze skrzypu poprawia strukturę glebową. Jak przekształcić te wszystkie rośliny na dobroczynne gnojówki? Najlepiej zbierać je na początku wiosny, na przełomie maja i czerwca, a wrotycz w momencie jego kwitnienia, od czerwca do października. Zbierajmy te wszystkie rośliny w solidnych rękawiczkach, które zabezpieczą nas przed ich sokami, które mogą nas uczulać lub podrażniać naszą skórę. Do wykonania gnojówek, które możemy wykorzystywać jako nawozy, przyspieszacze kompostowania czy jako opryski, potrzebujemy około 1 kg świeżego, porwanego, pociętego, świeżego ziela oraz 10 litrów wody, deszczówki zestawu jeziora czy rzeki. Chwasty zalewamy wodą i odstawiamy w zacienione miejsce. Jeżeli nie mamy wagi do odmierzenia kilograma zebranych roślin, to dowolną ilość pociętych, rozdrobnionych ziół i ugniecionych zalewamy wodą w takiej ilości, by wody wystawało co najmniej 5 do 10 cm ponad chwasty. Naszą miksturę musimy mieszać codziennie. Jeżeli zbiornik z gnojówką znajduje się niedaleko naszego domu, to by uniknąć nieprzyjemnych zapachów, w ciągu dnia możemy go szczelnie zakrywać, a na noc otwieramy wieko. Proces fermentacji trwa około 2-3 tygodni. Gnojówka nadaje się wtedy, gdy na powierzchni wody przestaną pojawiać nam się bąbelki. Zebrane i zalane chwasty możemy wykorzystywać w pierwszych 3 dniach od momentu zalania wodą. Taką miksturę należy rozcieńczyć. Gotowe gnojówki, czyli w momencie, kiedy na powierzchni wody przestaną pojawiać nam się bąbelki, przed wykorzystaniem należy je rozcieńczyć w stosunku 1 do 10 z wodą. Jako opryski przeciw chorobom grzybowym oraz szkodnikom, gnojówki rozcieńczamy z wodą w stosunku 1 do 50. To, co niewykorzystane, pozostanie w pojemnikach, możemy śmiało wylać, nawet bez rozcieńczania, do kompostownika. Dzięki temu proces kompostowania znacznie się przyspieszy. Niewykorzystane gnojówki możemy również wylewać bezpośrednio na zdegradowane gleby, na których w następnym roku planujemy nasadzenia ozdobne
czy warzywne. Chcielibyście poznać więcej roślin, które możemy przetwarzać na gnojówki, opryski i nawozy? Miłego dnia Ci życzę, przyjemnej pracy w ogrodzie i dobrej pogody. Pozdrawiam!